Witam serdecznie. Jesteśmy na podejściu od transformacji na Babią Górę. Chciałem zaprezentować, czy też przetestować rakiety firmy TSL model 126 The First. O, proszę, właśnie tak wyglądają. O. Tak się to trzyma na butach. Buty to oczywiście Main iRevolution 7.1. Stópczyty, jak widać, też są podpięte. Też jest. Nie wiem, czy go było dokładnie widać. O. Długość całkowita rakiet to 65 cm. 21-20 do 23 cm szerokości w najszerszym miejscu. W największym przypuszczam, że 18. A póki za rakiety się sprawują idealnie, spróbuję tu przejść. Zobaczmy. O. Oczywiście śnieg jest delikatnie zmrożony, aczkolwiek dają naprawdę świetnie radę. To zresztą widać. Moja waga to jest 90 kg bez ubrania, czyli buty 2,5 kg. 2600 plus tam, prawda, odzież wierzchnia. Ja wiem, no można doliczyć 5 kg, to jest 100. Obejdzie gdzieś około 100 kg, plus oczywiście w plecach gdzieś 10-15 kg, nie więcej. To mamy 110. Wytrzymałość rakiet to jest od 70 do 140 kg, więc tego zapasu troszeczkę mamy. Przejdziemy się tutaj może takim ubitym na boki, oczywiście, o, to widać, troszeczkę się to zgina, tak, ale jak wiadomo, góry asfaltu wyłożone nie są i zapewne w każdym jest podobnie. Możemy to piętek złożyć w każdej chwili, myślę, że mniej by pracowały, jeśli chodzi o pracę na bok. O, tu może na pewno nikt nie chodzi, więc ten śnieg będzie, o, bardzo, bardzo fajną rzeczą są kolce. O, tutaj są aż 4 zęby atakujące i na spodzie rakiety mamy na spodzie rakiety mamy 4 kolce jako raki. Widać, jak na każdy z tym trzeba uważać. Rakiety pięknie sobie radzą i póki co mogę powiedzieć, że jest to udany i tani zakup. Oczywiście jest to mocowanie rozwiązane za pomocą paska z przodu, który się ściąga jak troki, i kołatka, czy może nie kołatka, ale zamknięcie TSL-a paskiem regulacji. To był kłopot, ponieważ lewy pasek był troszeczkę krótszy, ale jakoś się z tym uporałem, że tak to można powiedzieć. Mój rozmiar buta to 45,5. Wejdziemy na Babią Górę, to mogę powiedzieć coś więcej na ten temat.